O, Kati, tak bardzo się nudzę. Miau. Tak, Missy Fu, ja też bardzo się nudzę. A teraz jestem gotowa na nurkowanie. Ale najpierw namaluję morze. O, wyszło tak uroczo. Małe rybki będą pływać z ośmiornicą. A potem przyjdzie rekin. Wyszło naprawdę pięknie. Teraz namalujmy wodę. Zawołam Missy Fu i Tati, żeby też to zobaczyli. O, ktoś do nas dzwoni. Kto to może być? Halo, halo, czy mogę przyjść pobawić się z wami? Oczywiście, Lili. Jupi! Lili, dlaczego się ubrałaś jak płetwonurek? Bo bawiłam się w morze. To brzmi super. Też możemy się pobawić? O, tak, jasne. Tam jest rekin! Lili, jak stworzyłaś swoje morze? Narysowałam magiczną farbą. Tati, boję się. Ja też się boję. Ale jest naprawdę śliczny, spójrzcie. O, musimy iść do domu Lili, żeby zatrzymać wodę. Tylko jak to zrobimy? Macie jakiś pomysł? Ja mam. Popłyńmy łodzią podwodną. Świetny pomysł, Missy Fu. Tres, tris, tras. Niech łódź podwodna nas uwolni. Wow! Wejdźmy do środka. Wow, Lili, nie wiedziałam, że jesteś taką artystką. Tak, tak, bardzo dobrą. Dziękuję, ale jak się stąd wydostaniemy? Z pomocą magicznej farby. Narysuję dziurę w podłodze, żeby cała woda spłynęła. O, wow! Uważaj, rekinku, uważaj! O, au! Biedny rekinek! Nie martw się, Lili! Tres, tris, tras! Stań się malutkim rekinem, tak malutkim jak się da! Proszę bardzo, Lili, oto twój słodki mały rekin! Jupi, jupi! Jupi, jupi! Mam pomysł, a teraz narysujmy na ścianie gigantyczny tort!